Okej, chyba będzie dobrze. Okej. 21:38. Jeszcze jakieś pół godziny do wyjazdu, bo zaraz będzie wszystko gotowe. Także wracam. Załadowani, więc w drogę, no nie? Pierwsza trasa pourlopowa, więc człowiek taki nieprzyzwyczajony, nie? Odzwyczajony totalnie od tego, żeby tak żwawo sobie pracować i żeby żwawo jakoś się przygotować. Nie, to trzeba się rozkręcić na nowo. Więc ja się właśnie rozkręcam. Pewnie się rozkręcę, jak przyjdzie mi wracać do bazy. Także dobra. Jedziemy nad Morze Bałtyckie po niemieckiej stronie, także zapinajcie pasy i lecimy. Taka pamiątka po Master Trucku. Fajnie było. Czy jestem gotowa do pracy? Nie, ale ktoś to musi zrobić. Padło na mnie. No tak na serio, no czasem mówią nam, że my po urlopie jesteśmy wypoczęci i w ogóle właśnie gotowi do pracy. Otóż nie, po urlopie człowiek jest bardziej rozleniwiony, jest bardziej taki jeszcze zrelaksowany i ciężko mu jest się wtrybić właśnie w taki szybki tryb pracy. Czyli to właśnie ja. Papryki już idą. A to? Co to jest? Myślicie, że to bakłażan? To sprawdźcie dokładnie. Macie rację, to jest bakłażan, ale jego inna nazwa to oberżyna. Albo uwaga, psinka. Tak, bo Google nie kłamie. No i dobra, to było na tyle, więc komplet. Jeden komplet do nich, drugi komplet dla mnie i mogę sobie jechać dalej, bo już wszystko zrobiłam. Też to też. Czas na kawkę. I jestem znowu w miejscu, w którym, żeby podjechać pod rampę, muszę sobie nawrócić, więc właśnie nawracam i na miejscu spotyka mnie niemiła niespodzianka. Coś, czego w tej pracy nie lubię. Kolejny punkt i w sumie tutaj jest miejsce, którego nie lubię. Są niby rampy, które są totalnie bezużyteczne i właśnie widla okazuje się, że też jest bezużyteczny. I co tu robić, jak pracować? Czegoś takiego też jeszcze nie widziałam. Spotkaliście się z czymś takim? Z takim hydraulicznym podnośnikiem? Mój stan możecie odczytać jako stoję i nie dowierzam. Fajnie. Nie, wcale nie fajnie. Po prostu nie mam udostępnionych narzędzi do pracy. I byli tam pracownicy na linii, można powiedzieć, produkcyjnej, którzy doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że wszystkie sprzęty są zepsute. I nie wiedzieli, co z tym zrobić. Super. No ale bezczynnie nie mogłam tak sobie stać. Tak, mogłam sobie robić głupie miny, ale przecież te kurki trzeba było rozładować, tak? Pracownicy dali mi najlepsze, jedyne ze swoich sprzętów, które i tak nie spełniały moich wymagań, ale o tym powiem na samym końcu filmiku. A ja tymczasem podziwiam piękną łazienkę po drodze i lecę do kolejnego miejsca. Co? Niedziela. Trzeba sobie dogadzać, bo życie jest jedno i trzeba z niego korzystać tak, żeby być zadowolony, w pełni szczęśliwym, a dzisiaj stwierdziłam, że do szczęścia brakuje mi tylko lodów z czekoladą, więc mam nadzieję, że mnie słyszycie, bo bardzo wieje. Jestem pod Lubeką, cisnę sobie teraz na Hamburg. Hej!
To był bardzo upalny weekend. Ja musiałam jeszcze, widzicie, w tej czarnej podkoszulce chodzić. Na szczęście poratowałam się krótkimi spodenkami i tym lodem właśnie, który zrobił mi dzień. Po tej przerwie spakowałam się, założyłam moje hejpowe okulary z Mercedesa i poleciałam pod granicę z Danią. Kolejny punkt był nad Hamburgiem i w tamtym kierunku właśnie zmierzałam. No i zawsze tak jest, że kiedy chcesz coś zrobić, to ktoś ci nie pozwala. Jeżeli chcesz kręcić pauzę w danym miejscu, to ci stanie na przykład jakąś osobówką na miejscu dla ciężarówek, a teraz chciałam wyjechać i busik też mi zagrodził miejsce. Na szczęście po chwili odjechał, więc przyszło mi zapiąć pasy, sprawdzić jeszcze mapę, czy nic się nie dzieje, no i jechać dalej. W dalszej drodze zobaczycie, że po prostu nie mam połączenia z autostradą, więc musiałam jechać takim przesmykiem, taką drogą landówką, która też pełni funkcję ekspresówki, ale moja dozwolona prędkość musiała tam być 60 km na godzinę. Ha, no i co najlepsze? Oczywiście korki. Ledwo wyjechałam i już w korek wjechałam. Nie czuję, jak rymuję, ale tak jest właśnie na Niemczech. A tu wspomniany już właśnie ten przesmyk, tutaj właśnie musiałam zjechać na Neumünster, no i jechałam 60 na godzinę, więc jak sami zobaczycie, w szybszym tempie przede mną nie było nic, ale za mną było całe wesele. Chyba mnie tam po cichu przeklinali pod nosem, zresztą wcale się nie dziwię, bo osobówki mogły tam sobie ciąć żwawo, ale ja im na to nie pozwalałam. Także 60 na godzinę, moi drodzy Państwo, nic więcej. Patrzcie sami. Rozładować. Światełko muszę sobie wystawić, żeby wiedzieć coś na czepie. Ok. W szybkim tempie rozładowane. I teraz jest największa przeprawa, bo trzeba jechać przez Hamburg do Bremy. A już widzę, że są tam potężne korki. Znaczy potężne, no jeden ma 20 minut opóźnienia. Okej. Także zobaczymy, co się będzie działo. A ma trochę ciepło. Zobaczymy, co się będzie działo, czy jakoś tam w miarę objadę, czy nie. Objechać się nie da w sumie, bo bym musiała przez morze się przeprawiać, także... No zobaczymy. W każdym razie jedziemy na Bremen.
No i osobiście uważam, że Hamburg jest przepięknym miastem. Chciałabym mieć, i to już powtarzam chyba od roku, czy dwóch, czy nawet trzech, chciałabym to miasto zwiedzić i zobaczyć sobie tak wolnym tempem. A no w sumie miałam trochę okazji, no bo wolnym tempem jechałam. Aczkolwiek podziwiać autostrady to nie jest to samo, co turystycznie tam się znaleźć w jakimś hotelu i sobie pozwiedzać fajne miejsca. Tutaj jest remont drogi, zresztą trwa on już bardzo długo. Zauważyłam też, że no, miasto portowe jest bardzo w tą niedzielę ciche i nic się nie dzieje. Zobaczcie pustki, gdzie kiedyś było zasypane kontenerami, tak teraz nie było nic. Tak czy inaczej, droga przeszła tak, jak planowało Google, czyli miałam 20-minutowe opóźnienie, po czym do Bremy już miałam totalnie czysto. W Bremen za to Google odwalił mi manewr. Brema najlepiej. Pokazywała, że pół miasta jest tutaj prawie zamknięte, a się okazało, że nic z tego. Wszystko jest pootwierane. Cały rząd rozładowany, papiery za paletą, więc... Kiedyś wam pokazywałam filmik z Bremy, sobie tutaj spacerowałam. Tam, wzdłuż tamtych właśnie hal. Tam sobie szłam, nie widać tego budynku. No nie widać, o tam jest, wyłonił się. Tam sobie szłam. No ale cóż, dzisiaj jeszcze mi zostało jechać do Oldenburga. Nie? Mesiek, jedziemy? Teraz jedę do Oldenburgu. Oldenburga? Do miasta Oldenburg jadę i pokażę wam coś, co mi się w tym mieście bardzo podoba i coś, czego brakuje nam w naszych miastach. Ale to za chwilę. Patrzcie. Ja tu od Hamburga kombinowałam, jak to objechać po zamykane ulice w Bremen, a się okazało, że wszystko jest pootwierane. Bremen zresztą uważam też za bardzo ładne miasto, chociaż zwiedziłam go tylko o ciupinkę. Mam nadzieję, że kiedyś będę mogła sobie tak pojeździć po tych miastach. A zmierzałam do Oldenburgu, już zmierzch mnie tutaj łapał, latali sobie balony nad autostradą. Swoją drogą, ja bym się chyba bała taki balon wsiąść. A jeżeli chodzi o Oldenburg... Najbardziej podoba mi się to, wizualnie oczywiście, nie z perspektywy kierowcy, ale wizualnie podoba mi się to, że zobaczcie, ile tam jest zieleni. Miałam wrażenie, że jadę przez jakiś park. Być może to tylko część, zresztą zobaczcie tutaj, jaką mam drogę fajną. Być może to tylko część miasta, nie wiem jak wygląda dalsza, ale naprawdę do Grossmarktu jechałam w takich oto malowniczych, tutaj nawet wręcz bym powiedziała jednopasmowej jezdni i dojechałam na miejsce. Miejsce, co to? Co ta Balbina? Lepsza taka towarzyszka niż w ogóle. Żaden moment tej pracy nie jest przyjemniejszy od tego, kiedy już wiesz, że możesz jechać do domu, bo wszystko jest rozładowane. Kierunek Polska. Powrót do domu w tej pracy to zawsze są najprzyjemniejsze i najlepsze kilometry. Człowiek tak wręcz jak na skrzydłach leci. A ten ma chyba fajną zawartość. A ja pędzę sobie do toalety. Takie to nocne nasze parkingowe życie, nie? Tułaczka taka. Nie starczy mi. Nie ma się w głowie, co się ma w nogach, nie? Tak. Aleś głośny. Zapomniałam totalnie o inflacji i o tym, że ceny wzrosły i teraz już za takie toalety płaci się 1 euro. Chociażby płyn dolali, a tutaj zero. Za 1 euro powinien być full wypas i płynny po brzegi, a tu proszę, tyle co nic. Ale w każdym razie to był końcowy etap mojej wycieczki. Mojej wycieczki i mojej pracy oczywiście. Jechałam sobie do domu, a jeżeli chodzi o moją tą trasę, to podsumować to mogę tymi słowami.
Są takie miejsca, których nie znoszę ze względu na to, że ja wiem, że będzie tam problem, żeby dostać narzędzia, żeby wykonać swoją pracę. I właśnie to, w tym miejscu spotykam się notorycznie z takim problemem, dlatego tego miejsca nie lubię. Wiem, że mają tam zawsze jakieś rozklekotane w ogóle wózki, paleciaki i łącznie z Lidlakiem. I przyznam Wam szczerze, że taki problem bardzo często pojawia się u nas, kiedy my rozładunki robimy sami, kiedy mamy na przykład klucze do hali, kiedy mamy jakieś kody do hali i nie ma pracowników. Nieraz jest tak, że wbijamy na rampę, już jesteśmy, wiecie, gotowi do pracy w ogóle i wiemy już, co mamy robić i chcemy to zrobić szybko, bo oczywiście czas goni. To najlepsze jest to, że kiedy muszę spiętrowaną paletę po prostu, wiecie, rozłożyć, to patrzę sobie, rozglądam się, szukam, a okazuje się, że widlak, czy może paleciak, czy jakiś inny sprzęt jest za jakimś płotkiem, za jakąś bramą, do której ja nie mam dostępu. Więc ja się pytam, jak możecie, kurde, pracownicy magazynów zostawiać nam halę? Oczywiście, no nie wy, no mówię to tak sobie retorycznie do tych pracowników na magazynach niemieckich. Skoro wiecie, że przyjeżdżamy tam do Was w nocy, to udostępnijcie nam do cholery te wózki, te paleciaki, te sztaplary. Bo ja chciałabym jakoś szybko i sprawnie to zrobić, a nie pozwalacie mi. Więc czasem jest też tak, że kiedy po prostu ja wbijam na halę i wiem, co mam robić, to sobie tak sobie robotę rozplanuję, kiedy mam wszystkie narzędzia tam pod ręką, wszystkie wózki pod ręką, to idzie mi to szybko. I bardzo często właśnie jest tak, że łapię się na tym, że wolę sama to zrobić, aniżeli czekać na magazyniera, który mi to rozpaletuje, który mi to spiętruje, kiedy będę tego potrzebować, bo na przykład miejsce na pace mi tego wymaga. Także, jeżeli jest coś, czego w tej pracy nie lubię, to właśnie tego, kiedy nie mam dostępu do narzędzi, dzięki którym mogę wykonać swoją robotę. Jeżeli chodzi o to miejsce, w którym byłam, słuchajcie, okazuje się, że w ogóle widlak, nawet pracownicy przyszli i powiedzieli, że on jest zepsuty. Zresztą widzieliście, ta wajcha, żeby widło się w górę albo w dół, totalnie nie działała. Ja nie będę naprawiała sprzętu, jestem serwisantem. Więc mnie to totalnie nie obchodziło. Ten hydrauliczny podnośnik, ostatecznie może bym nim dała radę, ale się bałam, po prostu. Zresztą, nie wiem, nie korzystałam z niczego wcześniej podobnego. I przyszedł pracownik i dał nam po prostu taką sztaplarę, która, wiecie co, była po prostu była taka rozwalona, że kiedy wciskało się guzik, żeby ona się podniosła, to ona leciała do samej góry, dopóki nie wcisnąłeś guziku na dół. Więc groziło to, bo ja musiałam sobie wysunąć te palety z paki, groziło to, że kiedy po prostu za wolno, moja reakcja była opóźniona i za wolno kliknęłam drugi guzik, to ona by się tak podniosła, a paleta by sobie poleciała. Także w wielkiej męczarni rozładunek zrobiony, ale jakim kosztem? Kurde, to powinni płacić jakieś, nie wiem, stresowe, to powinni płacić jakieś szkodliwe, tak? Szkodliwe się mówi. Ja podpisuję się pod tym, aż mi spadliście, podpisuję się pod tym, że jeżeli dajecie nam narzędzia do pracy, okej, ale jeżeli nie ma tych narzędzi, płacicie szkodliwe. Okej, tyle tytułem zakończenia tego filmu. To jest rzecz, której nie lubię w mojej pracy, kiedy nie mogę wykonać swojej pracy. O, możemy tak to ładnie w skrócie sobie powiedzieć. Zabieram się za resztę moich filmików, ponieważ mam duże opóźnienia i doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Mam nadzieję, że bawiliście się całkiem nieźle i że będziecie jeszcze w kolejnym odcinku ze mną. No. Także dobrego wieczoru, bo jak widzicie już jest ciemnawo, więc ja także lecę się relaksować. Wszystkiego dobrego dla Was. Buziaki.